Sokrates. Pragnie się tego, czego się nie ma. Nie można przecież czegoś chcieć, kiedy się już to ma. Skoro więc filozof pragnie mądrości, to nie może być mądry. Nie może człowiek poddawać się i ulegać pragnieniom i pożądaniom ciała, ale zawsze należy postępować zgodnie z rozumem, który jest najlepszym doradcą. Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęściem ubóstwo niż choroba. Wiem, że nic nie wiem. Błąd jest przywilejem filozofów. Tylko głupcy nie mylą się nigdy. A złota obym miał tyle, ile ani unieść, ani uciągnąć nie potrafi nikt inny, tylko ten, co zna miarę we wszystkim. Bać się śmierci jest tym samym, co mieć się za mądrego, nim nie będąc, gdyż jest to mniemać, że się wie to, czego się nie wie. Nikt nie wie, czy śmierć nie okaże się największym błogosławieństwem dla ludzkiej istoty, a jednak ludzie boją się jej, jak gdyby posiadali niezbitą pewność, że jest największym z nieszczęść. Często język wyprzedza myśli. Dla cierpiących najmniejsza radość jest szczęściem. Nieprawdaż, że czasem, kiedy wiatr wieje jeden i ten sam, to jeden z nas marznie, a drugi nie? I jeden marznie lekko, a drugi mocno? Życie niesprawdzone nie jest warte życia. Nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha. Głód jest najlepszym kucharzem. Tak czy inaczej, żeń się. Jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy. Jeśli złą, zostaniesz filozofem. Piękno jest jedyną rzeczą boską i widzialną jednocześnie. Poznaj samego siebie. Jemy, aby żyć, nie żyjemy, aby jeść. Nikogo i niczego nie umiem słuchać, jak tylko argumentu, który mi się po rozwadze wyda najstosowniejszy. Puste worki nadyma wiatr, bezmyślnych ludzi próżność. Szczęście jest przyjemnością wolną od wyrzutów sumienia. Sprawiedliwość jest odmianą mądrości. W całym życiu szanuj prawdę tak, by twoje słowa były bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych. W zimie potrzebne jest ciepłe okrycie, w starości brak zmartwień. Weź tyle, ile potrzebujesz, daj tyle, ile możesz. Tam, gdzie chodzi o to, co sprawiedliwe, piękne i dobre, nie powinniśmy troszczyć się o opinię ogółu. Wypoczynek to największe z dóbr. Znajdujesz to, czego szukasz.
umyka ci to, co zaniedbujesz. Dusza powinna być wolna. Nie trzeba też żałować łez i lamentów. Najmądrzejszy jest, który wie, czego nie wie. Jeśli ktoś z nas pragnie poznać coś w sposób czysty, musi się od ciała wyzwolić i samą tylko duszą oglądać rzeczywistość. Ten, który kocha, staje się zaślepiony wobec przedmiotu swojej miłości. Jak długo miłośnicy mądrości nie będą mieli w państwach władzy królewskiej, tak długo nie ma sposobu, żeby zło ustało. Platon. Za największego wroga ludzie mają tego, kto mówi im prawdę. Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, ale źle. Nie próbuj pomnożyć mienia, próbuj raczej umniejszyć swe żądze. Wszystkie lata naszego życia od dzieciństwa do starości są bardzo krótkim okresem w porównaniu z wiecznością. Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi. Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto. Podobne rzeczy zawsze się razem trzymają. Bo to właśnie jest całe nieszczęście w głupocie, że człowiek, nie będąc ani pięknym i dobrym, ani mądrym, przecie uważa, że mu to wystarczy. Przecież kto wtedy zacznie kochać, ten, zdaje mi się, gotów będzie pójść z drugim przez całe życie, a nie wyzyskać młodzieńczą lekkomyślność, wyśmiać, rzucić i gonić za innymi. Nawet śmierć ponieść za drugiego potrafi tylko ten, który kocha. Wino czyni ubogiego bogatym w fantazję, a bogatego biednym w rzeczywistość. Więc pomiędzy wiedzą i niewiedzą byłoby mniemanie. Tylko uczciwe życie jest szczęśliwe. Ten, kto ma spokojne i pogodne usposobienie, łatwiej przyjmuje starość. Światło jest cieniem Boga. Rzeczy się stają, idee istnieją. Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać, a czego nie. Obserwuj, słuchaj, rzadko osądzaj i nie chciej za dużo. Nie umiem wymienić rozkoszy większej i ostrzejszej niż rozkosz płciowa, ani takiej, która więcej rozum miesza. Największe zło to tolerować krzywdę. Najlepsze to życie, które łączy troskę z beztroską. Myśleć to, co prawdziwe, czuć to, co piękne i kochać, co dobre, w tym cel rozumnego życia. Młodzieniec staje się mężczyzną, kiedy obchodzi kałużę zamiast w nią wejść.
Miłość to tęsknota za wiecznym zjednoczeniem z drugą osobą. Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha. Kultura przynosi także zwycięstwo, choć zwycięstwo czasem obniża kulturę. Korzystaj z każdej chwili dnia, abyś go nie zmarnował. Człowiek zupełnie nietknięty szałem nie wejdzie do świątyni mus. Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra. Bezmyślność to choroba duszy. Występuje w dwóch postaciach – manii i niewiedzy. A szczyt niesprawiedliwości to uchodzić za sprawiedliwego, nie będąc nim. Starość i małżeństwo mają podobieństwo. Obojga sobie życzymy, a jak przyjdą, często jesteśmy smutni. Największy błąd w leczeniu ciała ludzkiego polega na tym, że lekarze nie znają całości. Żadna część nie będzie zdrowa, dopóki całość nie będzie zdrowa. Doświadczenie pozwala nam kierować własnym życiem wedle zasad sztuki. Brak doświadczenia rzuca nas na igraszkę losu. Im większy jest płomień, tym prędzej miłość sama się strawi. Miłość najtrudniejszych przemian dokonuje. Bojaźliwego czyni odważnym, a odważnego bojaźliwym. Leniwca pracowitym, skąpca hojnym. Nieszczęśliwi małżonkowie, co się tylko kochają. Przyjaźń z miłością złączona, potrzebniejsza im w życiu. Każdy prowadzi jakąś kalkulację, którą nazywamy nadzieją. Gdy zmienią się trendy muzyczne, jednocześnie zmianom ulegają fundamentalne prawa państwa. Życie niekontrolowane jest bezwartościowe. Nie kocha szczerze żadnej, kto więcej jak jedną kobietę kocha. Demokracja prowadzi do dyktatury. Herkules 12 ciężkich prac wykonał, a 13 nie mógł podołać, żony nie mógł poskromić. Myślenie to rozmowa duszy z samą sobą. Lepiej być krzywdzonym niż krzywdzącym. Człowiek, istota poszukująca sensu. Strach jest oczekiwaniem zła. Niegodziwiec to taki miłośnik wszeteczny, taki, co więcej ciało kocha niż duszę. Kobieta brzydka łatwo może zachować cnotę. Dobrzy to ci, którzy zadowalają się marzeniem o tym, co źli rzeczywiście robią. Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra. Najważniejszy w każdym działaniu jest początek. Próbowałem każdego z was namawiać, żeby ani o żadną ze spraw swoich nie dbał prędzej, zanim dbać zacznie o siebie samego, by się stał jak najlepszym i najmądrzejszym.
bo przecież ja nic innego nie robię, tylko chodzę i namawiam młodych spośród was i starych, żeby się ani o ciało, ani o pieniądze nie troszczył jeden z drugim, przede wszystkim ani tak bardzo jak o duszę, aby była jak najlepsza. I mówię im, że nie z pieniędzy dzielność rośnie, ale z dzielności pieniądze i wszelkie inne dobra ludzkie i prywatne i publiczne. Mędrcy mówią, bo mają coś do powiedzenia. Głupcy, bo muszą coś powiedzieć. Arystoteles. Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty, ani spragnionym, ani pijanym. Wykształcenie jest w chwilach pomyślności ozdobą, a w chwilach nieszczęścia schronieniem. Przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem. Doskonałość nigdy nie jest wypadkiem. Zawsze jest wynikiem wysokiego zamiaru, szczerego wysiłku i inteligentnej egzekucji. Reprezentuje mądry wybór wielu alternatyw. Wybór, a nie przypadek, determinuje twoje przeznaczenie. Po pierwsze, miej określony, jasny, praktyczny ideał, cel. Po drugie, dysponuj środkami koniecznymi do osiągnięcia swoich celów. Mądrość, pieniądze, materiały i metody. Po trzecie, dostosuj wszystkie swoje środki do tego celu. To właśnie podczas naszych najciemniejszych chwil musimy skupić się na ujrzeniu światła. Żyjemy w czynach, a nie latach. W myślach, nie w oddechach. W uczuciach, nie w postaci na tarczy. Powinniśmy liczyć czas przez pulsowanie serca. On najbardziej żyje, kto myśli najbardziej, czuje się najszlachetniejszy, działa najlepiej. Kształcenie umysłu bez edukowania serca to w ogóle brak edukacji. Uważa się, że każda sztuka i każde zapytanie, podobnie jak każde działanie i wybór, mają na celu dobro. Z tego powodu dobro zostało słusznie uznane za to, co ma na celu wszystko. Zdolność doznawania przyjemności jest dowodem siły. Nigdy nie zrobisz niczego na tym świecie bez odwagi. To najwyższa jakość umysłu obok honoru. Wychowanie to rzecz poważna. Musi się w nim mieszać przykrość z przyjemnością. Wszystkim ludziom właściwy jest z natury pęd do życia we wspólnocie. Wszak początek zdaje się być więcej niż połową całości i dzięki niemu wyjaśnia się wiele z tego, co jest przedmiotem badań. Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy. Tragedia to naśladowcze przedstawienie akcji poważnej, skończonej i posiadającej odpowiednią wielkość, przedstawienie w formie dramatycznej, a nie narracyjnej, które przez wzbudzenie litości i trwogi doprowadza do oczyszczenia tych uczuć. To, co wciąż robimy, stanowi o nas. Ten człowiek jest wolny, który żyje dla siebie, a nie dla innych.
poszanuj swoich obywateli, inaczej będą tobą gardzić. Starość nie jest niczym innym jak tylko powtórzeniem wieku dziecięcego. Przyzwyczajenie staje się poniekąd drugą naturą. Przyjemność życia jest przyjemnością płynącą z ćwiczenia duszy. To jest bowiem prawdziwe życie. Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Prawda leży po środku. Może dlatego wszystkim zawadza. Osiągnąłem to przez filozofię, że bez przymusu robię to, co inni robią tylko w strachu przed prawem. Nie zawsze jest tym samym być dobrym człowiekiem i dobrym obywatelem. Niektórzy ludzie są tak oszczędni, jakby mieli wiecznie żyć. Inni tak rozrzutni, jakby mieli natychmiast umrzeć. Nie poznamy prawdy, nie znając przyczyny. Uważam go za odważniejszego, który zwycięża swoje pragnienia, niż ten, który zwycięża swoich wrogów, bo najtrudniejsze zwycięstwo nad sobą. Niżsi buntują się, aby mogli być równi i równi, że mogą być lepsi. Taki jest stan umysłu, który tworzy rewolucję. Rezygnujemy z wypoczynku, abyśmy mogli spędzać wolny czas, tak jak idziemy na wojnę, abyśmy mogli mieć pokój. Miłość składa się z jednej duszy zamieszkującej dwa ciała. Człowiek jest zwierzęciem poszukującym celu. Jego życie ma sens tylko wtedy, gdy wyciąga rękę i dąży do swoich celów. Mężczyźni uzyskują określoną jakość poprzez ciągłe działanie w określony sposób. Doskonałość moralna wynika z przyzwyczajenia. Stajemy się po prostu czynami, umiarkowani, wykonując umiarkowane czynności, odważni, czyniąc odważne działania. Moim najlepszym przyjacielem jest człowiek, który życząc mi dobrze, życzy mi tego. Człowiek o wysokich poglądach musi bardziej dbać o prawdę niż o to, co ludzie myślą. Nie mów niedbale o poważnych sprawach, ani uroczyście o marnych. Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach. Nie ma geniuszu bez ziarna szaleństwa. Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy, ty, który sam nie jesteś wieczny. Dobrze jest wstawać przed świtem, ponieważ takie nawyki przyczyniają się do zdrowia, bogactwa i mądrości. Muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów. Mniejsze rzeczy trzeba poświęcać dla większych. Dobre nawyki powstałe w młodości robią różnicę. Szczęście zależy od nas.
szczęście jest wyrazem duszy w przemyślanych działaniach. Ten, kto pokonał swoje obawy, będzie naprawdę wolny. Doskonałość to sztuka wygrana przez trening i przyzwyczajenie. Nie działamy właściwie, ponieważ mamy cnotę lub doskonałość, ale raczej mamy te, ponieważ działaliśmy słusznie. Jesteśmy tym, co robimy wielokrotnie. Doskonałość nie jest więc aktem, ale nawykiem. Jasność. Podstawowa wartość rzeczy. Jaka z nauk jest najkonieczniejsza? Oduczyć się rzeczy złych. Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia – przypadek. Człowiekowi godzi się starać tylko o taką wiedzę, która jest na miarę jego zdolności. Marek Aureliusz. Człowiek tyle jest wart, ile warte są sprawy, którymi się zajmuje. Panie, daj mi cierpliwość, abym umiał znieść to, czego zmienić nie mogę. Daj mi odwagę, abym umiał konsekwentnie i wytrwale dążyć do zmiany tego, co zmienić mogę. I daj mi mądrość, abym umiał odróżnić jedno od drugiego. Życie człowieka utkane jest z jego myśli. Nie pobłażaj w marzeniach o posiadaniu, czego nie posiadasz, lecz doceń błogosławieństwa, które posiadasz i zapamiętaj, jak pragnąłbyś ich, gdyby nie były twoje. Nie żyj tak, jakbyś miał żyć lat 10 000. Los wisi nad tobą. Dopóki żyjesz, dopóki możesz, bądź dobry. Jak wielki spokój zyskuje ten, kto nie baczy na to, co bliźni mówi, czyni lub myśli, ale na to tylko, co sam robi, by było sprawiedliwie i zbożnie. Wszystko bowiem, cokolwiek czynię sam czy z pomocą obcą, powinno jeden tylko cel mieć na oku – pożytek i korzyść społeczną. Nie godzi się, aby twoja dusza czuła się zmęczona tym życiem, zanim nie zmęczy się nim ciało. Skutki gniewu są dużo poważniejsze od jego przyczyny. Usuń poczucie krzywdy, a usunie się krzywda. Kiedy cokolwiek kusi cię do odczucia przykrości, nie jest to nieszczęście, gdyż zniesienie tego stosownie jest szczęściem. Wszystko, co słyszymy, jest opinią, nie faktem. Wszystko, co widzimy, jest punktem widzenia, nie prawdą. Nie należy się gniewać na bieg wypadków, nic ich to bowiem nie obchodzi. A choćbyś pękł, nie zmieni się postępowanie ludzi. Spójrz wewnątrz siebie. Jest tam źródło siły, które powstanie zawsze, jeśli zawsze będziesz w nie zaglądać.
Celem życia nie jest bycie po stronie mas, ale ucieczka do szeregów szaleńców. Podobny bądź do skały, o którą się ciągle fale rozbijają, a ona stoi, a koło niej usypiają bałwany wody. O ja nieszczęśliwy, że mnie to spotkało. Ależ nie tak, lecz o ja szczęśliwy, że chociaż mnie to spotkało, żyję bez smutku. Nie gnębi mnie teraźniejszość, ani nie boję się przyszłości. O własnych stój siłach, nie zaś podtrzymywany. Tak należy wszystko czynić i mówić i o wszystkim myśleć, jakby się już miało odejść z życia. W 10 dni Bogiem zdawać się będziesz tym, dla których teraz jesteś zwierzem i małpą, jeżeli powrócisz do zasad i służby rozumu. Wzajemne szkodzenie sobie jest przeciwne naturze, wzajemnym zaś szkodzeniem jest uczucie gniewu i nienawiści. Zgoła nie w tym rzecz, że się rozprawia o cechach męża dobrego, lecz że się nim jest. Szczęście w twoim życiu jest zależne od jakości twoich myśli. Jeżeli mi ktoś potrafi udowodnić i przekonać mnie, że niedobrze myślę lub działam, z radością postępowanie swe zmieniam. Szukam bowiem prawdy, a ta nigdy nikomu nie zaszkodziła. Szkodzi zaś sobie ten, kto trwa we własnym błędzie i nieświadomości. Wnikaj w intencje każdego człowieka, ale pozwól też każdemu wnikać w intencję twoją własną. Niccolò Machiavelli. Ludzie wybierają najczęściej rozwiązania pośrednie, które są najgorsze ze wszystkich, a to dlatego, że nie potrafią być ani całkiem źli, ani całkiem dobrzy. Mądry robi od razu to, co głupiec zmuszony będzie zrobić dopiero na koniec. Tak samo jak mówią lekarze, dzieje się z suchotami, które w początkach choroby łatwo jest leczyć, lecz trudno rozpoznać. Ale jeśli choroby z początku ani się nie rozpozna, ani nie leczy, to ona z upływem czasu staje się łatwa do wykrycia, a trudna do leczenia. I tak też się dzieje w sprawach państwowych. Znając bowiem to, co dalekie oraz wszelkie zło, które się narodzi, a to dane jest tylko człowiekowi mądremu, szybko je można uleczyć. Lecz jeśli nie rozpoznawszy go, pozwala się, by tak urosło, że poznać je może każdy, wtedy już nie ma na niego żadnego lekarstwa. Ten, kto pragnie być idealnie dobrym i żyje wśród ludzi, którzy tacy nie są, zginie na pewno. Gubi sam siebie ten, kto drugiego czyni potężnym, gdyż tworzy się tę potęgę zręcznością lub siłą, a jedno i drugie budzi nieufność u tego, który stał się potężnym. Książę powinien zakładać, że wszyscy ludzie są źli i niechybnie się takimi okażą, ilekroć będą mieli ku temu sposobność. Pierwszym sposobem na to, by ocenić inteligencję władcy, jest przyjrzeć się ludziom, jakimi się otoczył.
Wojny zaczynają się wtedy, kiedy chcesz, ale nie kończą się wtedy, kiedy prosisz. A przede wszystkim powinien książę usilnie starać się o to, by w każdej swej czynności okazywał się mężem wielkim i znakomitym. Szanuje się również takiego księcia, który jest prawdziwym przyjacielem lub jawnym przeciwnikiem, to znaczy, kiedy bezwzględnie i otwarcie staje po stronie jednego przeciw drugiemu. Takie postępowanie jest zawsze korzystniejsze niż neutralność. Do obowiązków księcia należy popieranie talentów oraz opieka nad wybitnymi ludźmi w każdym zawodzie. Książę sam musi być wielkim stawiaczem pytań i słuchać powinien z uwagą. Byłoby błędem grubym mniemać, że książę uroni cokolwiek ze swej powagi, zasięgając cudzej rady. Kto tedy władzę osiągnął przez lud, musi utrzymać przyjaźń z ludem. Ten, kto poza ludem osiąga władzę przez możnowładztwo, powinien za wszelką cenę dążyć, aby sobie lud zjednać przez roztoczenie nad nim pieczy. Lepiej jest działać i pokutować, niż nie działać i żałować. Nie wygrywa wielkiej batalii ten, kto poprzestanie na prostocie lwa. Trzeba być do tego na równi lwem i lisem, który wyczuwa sieć. Nic wielkiego nigdy nie osiągnięto bez niebezpieczeństwa. W związku z tym podkreślić wypada, że ludzi należy traktować dobrze lub bezlitośnie, gdyż są gotowi mścić się, doznawszy mniejszej szkody, a z ran poważniejszych już się nie wyliżą. Przeto szkody, jeśli mają być wyrządzone człowiekowi, powinny być tej miary, aby nie trzeba było drżeć przed jego zemstą. Przyjaźnie, które pozyskuje się zapłatą, a nie wielkością i szlachetnością umysłu, są wprawdzie zasłużone, lecz w istocie nie istnieją i nie można z nich w potrzebie korzystać. Książę, aby utrzymać swoich poddanych w jedności i posłuszeństwie, nie powinien się lękać oskarżeń o okrucieństwo. Każąc bowiem kilku dla przykładu, łaskawszy będzie od tych, co przez zbytnią pobłażliwość zezwalają na nieporządek, z którego powstają zabójstwa i gwałty. Te bowiem zazwyczaj szkodzą całej społeczności, zaś rozwiązania, które pochodzą od księcia, krzywdzą jedynie pojedynczą osobę. Ten zatem, kto się staje panem miasta przywykłego do wolności i go nie zburzy, może się spodziewać być zniszczonym przez nie, jako że do powstania zawsze ono mieć będzie na ustach hasła wolności i dawnych porządków, niczym punkt zborny. Tych nie zatrze żaden czas ani żadne profity. Ponieważ więc książę obowiązany jest umieć używać bestii, powinien sobie wybrać lisa i lwa. Lew bowiem nie poradzi przeciw sieciom, lis nie poradzi przeciw wilkom. Należy więc być lisem, aby się poznać na sieciach, i lwem, aby odstraszać wilków. Tam, gdzie są duże chęci, przeszkody nie mogą być zbyt wielkie. Trojakiego bowiem rodzaju są rozumy ludzkie. Jedni pojmują o własnych siłach, drudzy, gdy im kto wyłoży,
A trzeci rodzaj jest ten, co ani sam, ani przy cudzej pomocy nic nie pojmie. Pierwszy rodzaj nazywamy doskonałym rozumem, drugi dobrym, trzeci nic wartym, czyli złym. Każdy widzi, za jakiego uchodzisz, lecz bardzo niewielu wie, kim jesteś. Albowiem mąż zbrojny nie może się równać z bezbronnym, a nie zgadza się z rozumem, aby uzbrojony dobrowolnie słuchał bezbronnego i aby bezbronny przebywał bezpiecznie między uzbrojonymi sługami. Nie bez racji mawiają ludzie mądrzy, że aby przewidzieć przyszłość, należy poznać przeszłość, ponieważ wszystko, co na świecie się dzieje, ma swój odpowiednik w minionych czasach. Zwycięstwo odniesione orężem obcym nie jest prawdziwe. Myli się bowiem, kto sądzi, że u osobistości wielkich świeże dobrodziejstwa powodują zapomnienie starych krzywd. Przypadek rządzi ponad połową naszych działań, a my kierujemy resztą. Ludzi należy albo zjednywać sobie pieszczotą, albo niszczyć, bo za drobne krzywdy będą się mścili, a doznawszy wielkich, nie będą już w stanie. Bowiem ogólna reguła, która nigdy nie zawodzi, jest taka, że jeśli książę sam nie jest mądry, nie może mieć mądrych doradców. Neutralności nie żąda od ciebie nigdy ta strona, która ci dobrze życzy. Neutralności zawsze domaga się od ciebie twój wróg. Ludzie kroczą prawie zawsze drogami ubitymi przez innych i w czynnościach swych naśladują drugich. A ponieważ niepodobna trzymać się dokładnie tych dróg, ani dorównać w doskonałości tym, których naśladujesz, przeto rozumny mąż powinien zawsze postępować śladami ludzi wielkich i najbardziej naśladowania godnych, aby jeżeli im nie dorówna, to przynajmniej zbliżył się do nich pod pewnym względem. Do prowadzenia wojny potrzeba czterech rzeczy: żołnierzy, broni, chleba i pieniędzy. Lecz to dwie pierwsze są najważniejsze. Gdy trzeba, żołnierze mogą za pomocą broni zdobyć chleb i pieniądze, lecz chleb i pieniądze nie zdobędą dla ciebie żołnierzy i broni. Nie ma bowiem innego sposobu, by ustrzec się pochlebstw, jak tylko sprawić, aby ludzie pojęli, że cię nie obrażają, gdy mówią ci prawdę. Lecz jeśli każdy będzie mógł ci powiedzieć prawdę, nie będziesz miał szacunku. Reformator napotyka wrogów w tych wszystkich, którzy na starych urządzeniach dobrze wychodzili, a w tych, którzy wyjdą dobrze na nowych, ciepłych zaledwie znajduje obrońców. Nic w świecie nie bywa równie zmienne i kruche, jak sława wielkiego mocarstwa, nieopartego na własnej sile. Stąd wypływa ogólne prawidło, które nie zawodzi nigdy lub rzadko, że gubi sam siebie ten, kto drugiego czyni potężnym, gdyż tworzy się tę potęgę zręcznością lub siłą, a jedno i drugie budzi nieufność u tego, który stał się potężnym. Skoro ludzie kochają wtedy, gdy chcą, a boją się, gdy chce tego książę, mądry książę powinien polegać na tym, co zależy od niego, nie na tym zaś, co zależy od drugich, i musi jedynie myśleć, jak ustrzec się nienawiści.
I nie ma rzeczy, która by się tak sama przez się zużywała jak hojność. Przez to samo, że jej używasz, tracisz zdolność używania jej i stajesz się biednym i pogardzanym. Lub gdy chcesz uniknąć ubóstwa, chciwym i znienawidzonym. Kiedy książęta bardziej myślą o wygodach niż o wojsku, tracą swe państwa. Każdy rozumie, że byłoby rzeczą chwalebną dotrzymywać wiary i postępować w życiu szczerze, a nie podstępnie. Jednak doświadczenie naszych czasów uczy, że tacy dokonali wielkich rzeczy, którzy mało przywiązywali wagi do dotrzymywania wiary i którzy chytrze potrafili usidlać mózgi ludzkie, a w końcu wzięli przewagę nad tymi, którzy zaufali ich lojalności. Chcę iść do piekła, nie do nieba. W piekle będę miał towarzystwo papieży, królów i książąt, a w niebie są sami żebracy, mnisi, pustelnicy i apostołowie. Czasami trzeba jako dobro oceniać mniejsze zło. Działanie fortuny mogę porównać ze wzbierającą rzeką, której fale zalewają równinę. Fala powodziowa kieruje się tam, gdzie nic nie stawia oporu, gdzie nie ma zapór ani wałów ochronnych. Jedynym przedmiotem studiów władcy powinna być wojna. Pokój powinien traktować wyłącznie jako moment oddechu, który ma mu umożliwić przeprowadzenie planów wojennych. Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Reputacji politycznej nie buduje się na środkach, lecz na efektach. Władca, który pragnie zachować swoją pozycję, musi się nauczyć albo być dobrym, albo nie, zależnie od okoliczności. Powszechna to wada ludzi nie pamiętać o burzy, gdy morze spokojne. Dla uniknięcia wojny nie należy nigdy dopuszczać do spotęgowania nieporządku, ponieważ nie uniknie się jej, lecz tylko na twoją niekorzyść odwlecze. Tych, którzy stają się zależnymi, należy honorować i miłować, zwłaszcza gdy nie są chciwi. Cel uświęca środki. Krzywdy powinno się wyrządzać wszystkie naraz, aby krócej doznawane mniej tym samym krzywdziły. Natomiast dobrodziejstwa świadczyć trzeba po trosze, aby lepiej smakowały. Ludzie będą zawsze dla ciebie źli, jeżeli konieczność nie zmusi ich do tego, by byli dobrzy. Przeto najlepszą twierdzą, jaka być może, jest przychylność ludu. Chociażbyś bowiem miał twierdzę, nie ocalą cię one, jeżeli cię nienawidzi lud, bo gdy ten chwyci za broń, nie braknie nigdy cudzoziemców, którzy przyjdą mu z pomocą. Przeto przezorny książę powinien obmyśleć sposób, aby obywatele zawsze i w każdej okoliczności odczuwali potrzebę jego rządu. Wtedy stale będą mu wierni. Rozumny książę powinien, skoro ma po temu sposobność, podsycać zręcznie jakąś nieprzyjaźń przeciwko sobie, aby stać się jeszcze większym przez jej zgniecenie.
Toteż widzimy, że wszyscy uzbrojeni prorocy zwyciężają, a bezbronni padają, czego przyczyną oprócz powyższych rzeczy jest i ta, że natura ludów jest zmienna. Łatwo ich o czymś przekonać, lecz trudno umocnić w tym przekonaniu. Należy bowiem pamiętać, że ludzi trzeba albo potraktować łagodnie, albo wygubić, gdyż mszczą się za błahe krzywdy, za ciężkie zaś nie mogą. Przeto, gdy się krzywdzi człowieka, należy czynić to w ten sposób, aby nie trzeba było obawiać się zemsty. Nie jest przeto koniecznym, by książę posiadał wszystkie owe zalety, które wskazałem, lecz jest bardzo potrzebnym, aby wydawało się, że je posiada. Śmiem nawet powiedzieć, że gdy się je ma i stale zachowuje, przynoszą szkodę. Gdy zaś wydaje się, że się je ma, przynoszą pożytek. Powinien więc książę uchodzić za litościwego, dotrzymującego wiary, ludzkiego, religijnego, prawego i być nim w rzeczywistości. Lecz umysł musi mieć skłonny do tego, by mógł i umiał działać przeciwnie, gdy zajdzie potrzeba. Otóż mądry pan nie może ani powinien dotrzymywać wiary, jeżeli takie dotrzymywanie przynosi mu szkodę i gdy zniknęły przyczyny, które spowodowały jego przyrzeczenie. Ludzie prędzej puszczają w niepamięć śmierć ojca niż stratę ojcowizny. Najważniejszą podstawą wszystkich państw o silnych fundamentach, tak nowych jak starych i mieszanych, są dobre prawa i dobre wojsko. Ludzie szkodzą z bojaźni lub przez nienawiść. Ludzie tak są prości i tak naginają się do chwilowych konieczności, że ten, kto oszukuje, znajdzie zawsze takiego, który da się oszukać. Ludzie są zawsze nieprzyjaciółmi przedsięwzięć, w których widzą trudności. Miłość trzymana jest węzłem zobowiązań, który ludzie, ponieważ są nikczemni, zrywają, skoro tylko nadarzy się sposobność osobistej korzyści. Natomiast strach jest oparty na obawie kary. Ten więc nie zawiedzie nigdy. Arthur Schopenhauer. Na świecie ma się do wyboru tylko samotność albo pospolitość. Bardzo mało ludzi umie myśleć, ale jakiś pogląd chce mieć każdy. I cóż pozostaje innego, jak przejąć gotowy pogląd od innych, zamiast wypracować go samemu? Doprawdy nie ma tak absurdalnego poglądu, którego ludzie by nie przyjęli jako własny, o ile tylko potrafi im się wmówić, że pogląd ten został przyjęty przez ogół. Mali ludzie czerpią olbrzymią radość z błędów i gaf popełnianych przez ludzi wielkich. Najmniej wartościowym natomiast rodzajem dumy jest duma narodowa. Kto bowiem nią się odznacza, ten zdradza brak cech indywidualnych, z których mógłby być dumny, bo w przeciwnym wypadku nie odwoływałby się do czegoś, co podziela z tyloma milionami ludzi. Kto ma wybitne zalety osobiste, ten raczej dostrzeże braki własnego narodu, ponieważ ma je nieustannie przed oczyma. Każdy jednak żałosny dureń, który nie posiada nic na świecie, z czego mógłby być dumny, chwyta się ostatniej deski ratunku, jaką jest duma z przynależności do danego akurat narodu.
Odżywa wtedy i z wdzięczności gotów jest bronić rękami i nogami wszystkich wad i głupstw, jakie naród ten cechują. Każdy dzień to odrobina życia. Każde przebudzenie to odrobina narodzin. Każdy poranek to odrobina młodości. Każdy sen zaś to namiastka śmierci. Wolnym bowiem jest człowiek tylko wtedy, gdy jest samotny. Skłonność do towarzystwa pozostaje u każdego człowieka mniej więcej w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do jego wartości intelektualnej i stwierdzenie „on jest bardzo nietowarzyski” oznacza niemal „ten człowiek posiada wybitne cechy”. Pełno na ziemi ludzi, co nie zasługują, by do nich mówić. Gdyż jak zmuszanie do miłości rodzi nienawiść, tak przymuszanie do wiary rodzi niewiarę. Po innych bowiem ludziach, w ogóle po świecie zewnętrznym, nie należy w żadnym wypadku oczekiwać zbyt wiele. Żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz, ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie. Było tym właśnie, w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie. Człowiek, mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci. Samotność jest przeznaczeniem wszystkich wybitnych duchów. Od czasu do czasu boleją nad nią, zawsze jednak ją wybiorą, jako mniejsze zło. Moim prawdziwym obowiązkiem jest ocalić własne marzenia. Albowiem im więcej ktoś ma sam z siebie, tym mniej potrzebuje od świata i tym mniej znaczą dla niego inni ludzie. Muzyka nie jest więc w żadnym wypadku, tak jak inne sztuki, odbiciem idei, lecz jest odbiciem samej woli, której przedmiotowością są również idee. Dlatego właśnie oddziaływanie muzyki jest o tyle silniejsze i dociera głębiej niż oddziaływanie innych sztuk. Te bowiem mówią tylko o cieniu, ta zaś o istocie. Świat jest moim wyobrażeniem. Towarzyskość należy do niebezpiecznych, ba, nawet do zgubnych skłonności, gdyż styka nas z istotami, które są przeważnie pod względem moralnym złe, pod intelektualnym zaś tępe lub głupie. Nasze życie można też ująć jako niepotrzebny epizod zakłócający błogi spokój nicości. Ralph Waldo Emerson. Najlepszym sposobem na znalezienie przyjaciela jest być nim dla samego siebie. Niektórych ludzi powinno się zażywać tylko w bardzo małych dawkach.
To, co za nami i to, co przed nami, niewiele znaczy w porównaniu z tym, co tkwi w nas. Nigdy nie próbuj upodobnić kogoś do siebie. Ty wiesz i Bóg wie to również, że jeden taki egzemplarz jak ty zupełnie wystarczy. Przedmioty osiodłały człowieka i jadą na nim. Gdy słucham, co mówisz, słyszę, kim jesteś. Dobre maniery składają się z drobnych poświęceń. Słaby człowiek wierzy w los. Silny człowiek wierzy w przyczynę i skutek. Jakież zalety są potrzebne, aby stworzyć doskonałego człowieka? Zimna głowa, gorące serce, trzeźwy osąd i zdrowe ciało. Ludzie stali się narzędziami swoich narzędzi. Czy modlitwa nie jest badaniem prawdy, wyprawą duszy w nieodkrytą nieskończoność? Nie zdarzyło się jeszcze, by człowiek, modląc się z sercem, niczego się przy tym nie nauczył. Spłacaj każdy dług tak, jakby sam Bóg wystawił ci rachunek. Człowiek, w którego ludzie wierzą, jest potęgą. Podwójną ma moc, jeżeli sam w siebie wierzy. Śmiać się często i mocno kochać, zdobyć szacunek ludzi inteligentnych i przywiązanie dzieci, zasłużyć na uznanie uczciwych krytyków i znieść zdradę fałszywych przyjaciół, cieszyć się pięknem, znajdować w innych to, co najlepsze, dawać siebie, nie oczekując nawet przez chwilę zapłaty, uczynić świat trochę lepszym, zostawiając po sobie zdrowe dziecko, uratowaną duszę, kawałek wyplewionego ogrodu czy poprawę warunków społecznych. Bawić się oraz śmiać z entuzjazmem i śpiewać z zachwytu przez całe życie. Wiedzieć, że choć jeden człowiek mógł zaczerpnąć głębszego oddechu, bo żyliśmy, to znaczy odnieść sukces. Pieniądze często kosztują zbyt wiele. Umieć wykorzystać czas, to jest szczęście. Przyjaciel, ktoś, przed kim można głośno myśleć. Prawdziwa siła zrozumienia polega na niedopuszczeniu do tego, by coś, czego nie wiemy, krępowało to, co wiemy. To, co u innych nazywamy grzechem, w naszym wykonaniu jest jedynie doświadczeniem życiowym. Dowodem wysokiego wykształcenia jest umiejętność mówienia o rzeczach największych w sposób najprostszy. Myśl ma wartość dla tego, kto wprowadza ją w świat. Człowiek jest tym, o czym przez cały dzień myśli. Być sobą w świecie, który nieustannie próbuje uczynić cię czymś innym, jest największym osiągnięciem. Wszyscy wielcy mówcy byli najpierw złymi mówcami. Grzeczność nic nie kosztuje, a wygrywa wszystko. Cechą charakterystyczną czystego heroizmu jest upór. Każdy człowiek ma impulsy, odpływy i przypływy hojności. Ale kiedy postanowiłeś być wielki, pozostań wierny sobie i nie próbuj ulegać światu.
Heroiczni nie mogą być przeciętnymi, a przeciętni heroicznymi. Każdy człowiek, którego spotykam, jest ode mnie w pewien sposób lepszy. Tak postrzegam ludzi. Choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeżeli nie nosimy go w sobie. Życie to szereg następujących po sobie lekcji, w których trzeba uczestniczyć, by się czegoś nauczyć. Nic tak nie zadziwia ludzi jak zdrowy rozsądek i proste działanie. Głupia stałość jest ulubieńcem ciasnych umysłów. Właśnie skończyłeś jeść obiad i choćby rzeźnia była nie wiem jak starannie ukryta we wdzięcznej oddali, jest w tym twój współudział. Przyczyna i skutek, środek i cel, ziarno i owoc, nie sposób ich oddzielić, bo skutek żyje w przyczynie, cel istnieje w środku, owoc w ziarnie. Mądrość jest zawsze święta, świętość jest zawsze mądra. Źródłem każdego działania jest myśl. Za każdą minutę gniewu tracisz 60 sekund szczęścia. Kiedy podejmiesz decyzję, wszechświat kombinuje, jak sprawić, żeby to się wydarzyło. Nie bądź zbyt nieśmiały i wrażliwy w swoich działaniach. Całe życie jest eksperymentem. Im więcej eksperymentów zrobisz, tym lepiej. Uprzejmość została zdefiniowana trochę cynicznie jako sztuka ludzi inteligentnych, mająca na celu utrzymanie głupich na pewien dystans. Nie daj się spychać swoim problemom. Daj się prowadzić swoim marzeniom. W kształtowaniu się każdego człowieka przychodzi czas, gdy nabiera on przekonania, że zazdrość jest ignorancją, a naśladownictwo samobójstwem. Bacz, ku czemu kierujesz swe uczucia, bo stanie się to z pewnością twym udziałem. Aktywna dusza widzi prawdę absolutną, wypowiada ją, czyli tworzy. W tym działaniu jest geniuszem, co nie stanowi przywileju tu i teraz jakiegoś wybrańca fortuny, lecz jest zdrowym stanem każdego człowieka. Søren Kierkegaard. Trzeba mieć niemało odwagi, aby się ukazać takim, jakim się jest naprawdę. Większość ludzi jest subiektywna w stosunku do siebie i obiektywna w stosunku do wszystkich innych. Niekiedy aż za bardzo obiektywna. Zdarzyło się w pewnym teatrze, że za kulisami wybuchł pożar. Pajac wyszedł przed kurtynę, aby powiadomić o tym publiczność. Myślano, że to żart i klaskano w dłonie. Pajac powtórzył wiadomość. Bawiono się jeszcze bardziej. Tak właśnie myślę. Koniec świata nastąpi przy ogólnym śmiechu i oklaskach dowcipnisiów, którzy będą myśleli, że to żarty. Świat składa się z samych okazji do miłości. Ludzie rozumieją mnie tak słabo, że nie rozumieją nawet moich narzekań na to, że mnie nie rozumieją.
Zrozumieć wszystko bez zrozumienia siebie to śmieszne. Ironia życia leży w tym, że żyje się do przodu, a rozumie do tyłu. Ten, co kocha Boga, ale nie wierzy, opiera się na sobie, a ten, co kocha Boga wierząc, na Bogu się wspiera. Wiara właśnie tam się zaczyna, gdzie myślenie się kończy. Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli. Filozofia nie może i nie powinna dawać wiary, ale powinna pojmować samą siebie, widzieć, co dać człowiekowi, a czego mu nie odbierać, a przede wszystkim nie pozbawiać człowieka czegoś, co może wydawać się niczym. A czyż kochać Ciebie nie oznacza kochać jakiś świat cały? Wartość człowieka łatwo poznać na łonie natury, gdy się chce odstraszyć ptaki od drzew owocowych. Sadza się na nich coś, co przypomina człowieka i nawet tak dalekie podobieństwo, jakie zachodzi między strachem na wróble a człowiekiem, wystarczy, aby napełnić ptaki lękiem. Właściwie istota przyjemności nie wynika z tego, że coś sprawia przyjemność, ale z wyobraźni. Kiedy człowiek kocha, nie chodzi utartymi drogami. Wiara jest cudem. A przecież żaden człowiek nie jest wyłączony z możliwości tego cudu, albowiem to, w czym się łączą życia wszystkich ludzi, to namiętność, a wiara jest namiętnością. Ludzie przyznają się, że są zbyt słabi, że zbawienie nie może być wyłącznie ich własnym dziełem i że Bóg musiał sam stać się częścią ziemskiej historii, aby dzieło zbawienia mogło się dopełnić. Wiara w Jezusa Odkupiciela przyświadcza zatem, że my, ludzie, nie mamy dość siły, by się samym uwolnić od zła, że piętno grzechu pierworodnego ciąży na nas nieuchronnie, że nie możemy się go pozbyć bez pomocy zewnętrznej. Czy zatem chrześcijaństwo jest świadomością ludzkiej słabości i nędzy? Tylko ten, kto prawdziwie kocha, naprawdę jest człowiekiem. Człowiek jest syntezą nieskończoności i skończoności, doczesności i wieczności, wolności i konieczności. Jednym słowem, syntezą. Wiara jest pewnością, że Bóg troszczy się o rzeczy najmniejsze. Wielkim paradoksem jest wiara. Paradoks ten pozwala z morderstwa uczynić święty i miły Bogu czyn. Paradoks ten powrócił Abrahamowi Izaaka i nie daje się ogarnąć myślą, ponieważ wiara właśnie tam się zaczyna, gdzie myślenie się kończy. I to właśnie jest nędza i trwoga paradoksu, że paradoks, mówiąc po ludzku, nigdy nie daje się pojąć. Najsilniejszy jest zawsze ten, kto umie złożyć dłonie do modlitwy. Mam tylko jednego przyjaciela, a jest nim echo. Dlaczego jest ono moim przyjacielem? Bo kocham mój smutek, a echo mi go nie odbiera. Mam tylko jednego powiernika, a jest nim cisza nocy,
Dlaczego jest ona moim powiernikiem? Ponieważ pozostaje milcząca. Widzę to wszystko doskonale. Są dwie możliwe sytuacje. Można zrobić to albo tamto. Moja szczera i przyjacielska rada. Zrób to albo tego nie rób. W obu przypadkach będziesz żałował. Mężczyzna w swojej żonie wielbi siebie. Im mniej strachu, tym więcej ducha. Im bardziej człowiek się izoluje, tym bardziej natarczywi stają się nicponie i plotkarze. Pan Bóg nigdy nie opuszcza swojego stworzenia. To raczej człowiek porzuca swojego Stwórcę. Człowiek zawsze czuje się czymś więcej niż tym, co osiągnął, więc cokolwiek by osiągnął, w niczym nie może znaleźć ukojenia, zadowolenia, szczęścia. Bez wiary potykamy się o źdźbło słomy. Z wiarą przenosimy góry. W naszych czasach pisanie książek podupadło bardzo. Ludzie piszą o rzeczach, nad którymi nigdy nie rozmyślali, a jeszcze mniej je przeżywali. Ludzie domagają się wolności słowa jako rekompensaty za wolność myślenia, której rzadko używają. Dawniej ludzie wiedzieli mało, ale to mało poruszało do głębi ich serca. Dzisiaj ludzie wiedzą wiele, ale to wiele porusza ich tylko powierzchownie i karykaturalnie. Friedrich Nietzsche. Ten, który z demonami walczy, winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich. Kiedy spoglądasz w otchłań, ona również patrzy na ciebie. A ci, którzy tańczyli, zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki. W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić? Człowiek jest liną rozpiętą między zwierzęciem a nad człowiekiem, liną nad przepaścią. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Nie gniewem, lecz śmiechem się zabija. Bóg jest martwy. Nie ma czegoś takiego jak fakty, tylko interpretacje. Koniec końców kocha się swą żądzę, a nie to, czego się pożąda. Ja was uczę nad człowieka. Człowiek jest czymś, co pokonanym być powinno. Jeżeli ktoś żyje z tego, że zwalcza wroga, jest zainteresowany tym, aby wróg pozostał przy życiu. Skoro więc wroga macie, nie odpłacajcie mu dobrem za zło. To by zawstydzało. Dowiedźcie mu raczej, iż wyświadczył wam coś dobrego. Kto sobie nie ufa, kłamie zawsze. Stosunki z ludźmi psują charakter, zwłaszcza gdy się go wcale nie posiada. Subtelność wstydu,
Ludzie nie wstydzą się myśli brudnych, lecz owszem, kiedy im na myśl przyjdzie, że się ich o te brudne myśli posądza. A gdyby tak pewnego dnia lub nocy jakiś demon wpełznął za tobą w twą najsamotniejszą samotność i rzekł ci: życie to, tak jak je teraz przeżywasz i przeżywałeś, będziesz musiał przeżywać raz jeszcze i niezliczone jeszcze razy. I nie będzie w nim nic nowego, tylko każdy ból i każda rozkosz i każda myśl i westchnienie i wszystko niewymownie małe i wielkie twego życia wrócić ci musi i wszystko w tym samym porządku i następstwie. Tak samo ten pająk i ten blask miesiąca pośród drzew i tak samo ta chwila i ja sam. Wieczna klepsydra istnienia odwraca się jeno, a ty z nią, pyłku z pyłu. Czy nie padłbyś na ziemię i nie zgrzytał zębami i nie przeklął demona, który by tak mówił? Lub czy przeżyłbyś kiedy ogromną chwilę, w której byś był mu rzekł: Bogiem jesteś i nigdy nie słyszałem nic bardziej boskiego? Gdyby myśl ta uzyskała moc nad tobą, zmieniłaby i zmiażdżyła może ciebie, jakim jesteś. Pytanie przy wszystkim i każdym szczególe: czy chcesz tego jeszcze raz i jeszcze niezliczone razy, leżałoby jak największy ciężar na postępkach twoich? Lub jakże musiałbyś kochać samego siebie i życie, by niczego więcej nie pragnąć nad to ostateczne, wieczne poświadczenie? Zaprawdę ludzie sami nadali sobie wszelkie swe zło i dobro. Zaprawdę nie przejęli go ani go nie odnaleźli, nie spadło im też ono jako głos z nieba. Lepiej nic nie wiedzieć, niźli wiele, a połowicznie. Lepiej być głupcem na własną rękę, niźli mędrcem według cudzego mniemania. Dwóch rzeczy pragnie prawdziwy mężczyzna: niebezpieczeństwa i igraszki. Przeto pożąda kobiety jako najniebezpieczniejszej igraszki. Człowiek oddany poznaniu winien nie tylko kochać swych wrogów, lecz i umieć nienawidzić swych przyjaciół. Przeszkodzić samobójstwu. Jest prawo pozwalające odjąć człowiekowi życie, lecz nie ma żadnego, co by pozwalało odejmować śmierć. To już jest okrucieństwem. A gdyby ktoś dla swej nauki przeszedł przez ogień, czegóż to dowodzi? Zaprawdę więcej to waży, gdy własna nauka rodzi się z własnego żaru. Ludzie najczęściej okłamują sami siebie, innych okłamują raczej wyjątkowo. Jesteśmy sobie nieznani, my poznający, my sami samym sobie. Ma to słuszną przyczynę. Nie szukaliśmy siebie nigdy. Jakże stać się miało, byśmy się kiedyś znaleźli? Co jest pieczęcią osiągniętej wolności? Przestać wstydzić się samego siebie. Kto przy zetknięciu z ludźmi nie mienił się niekiedy wszystkimi barwami udręki, kto nie popielał i nie zieleniał ze wstrętu, odrazy, współczucia, zasępienia, osamotnienia, ten na pewno nie jest człowiekiem szlachetniejszego smaku. Nie trzeba się dać w błąd wprowadzać. Nie sądźcie, mówią oni, lecz posyłają do piekła wszystko, co im w drodze stoi. Każąc sądzić Bogu, sądzą sami. Wychwalając Boga, wychwalają samych siebie.
To był najfatalniejszy rodzaj manii wielkości, jaki dotąd istniał na Ziemi. Buddyzm jest stokroć bardziej realistyczny niż chrześcijaństwo. Należy mówić tam tylko, gdzie się milczeć nie powinno, i tylko o tym, co się przezwyciężyło. Reszta jest gadaniną, literaturą, brakiem karności. Życie jest zdrojem rozkoszy, ale tam, gdzie pije zeń motłoch, zatrute są wszystkie studnie. Mądrość jest szeptem samotnika z samym sobą pośród gwarnego targowiska. Świat rzeczywisty jest o wiele mniejszy niż świat wyobraźni. Jednak człowieka dola jest jako tego drzewa. Im bardziej garnie się ku górze i ku jasności, tym gwałtowniej zapuszczają się jego korzenie w ziemię, w dół, w ciemnie, w głąb, w zło. Dobremu wojownikowi brzmi milej musisz, niżli chce. Wielu umiera zbyt późno, niektórzy umierają zbyt wcześnie. Ziemia, mówił on, ma skórę. Na skórze tej są choroby. Jedna z tych chorób zwie się na przykład człowiek. Nie kocha się ojca, ani matki, ani żony, ani dziecka, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają. Żyj w niewiadomości tego, co twemu stuleciu zdaje się najważniejsze. Odgrodź siebie od dnia dzisiejszego, co najmniej skórą 300 stuleci. A niech krzyk dnia dzisiejszego, zgiełk wojen i rewolucji, będzie ci pomrukiem. Człowiek, na skutek swej chytrości, przebiegłości, zakłamania i sztuczności, jest gorszym stworzeniem od wszystkich zwierząt. Kto nie umie przysiąść na progu chwili, puszczając całą przeszłość w niepamięć, kto nie jest zdolny trwać w miejscu jak bogini zwycięstwa, nie doznając zawrotu głowy ani lęku, ten nigdy nie dowie się, czym jest szczęście. A po czymże poznaje się w zasadzie, czy ktoś jest udany? Po tym, że człowiek udany miło oddziałuje na nasze zmysły, że wyrzeźbiony jest z drewna twardego, delikatnego i zarazem wonnego. Smakuje mu tylko to, co mu służy. Jego upodobanie i przyjemność zanika tam, gdzie miara tego, co sprzyjające, zostaje przekroczona. Odgaduje środki lecznicze na powstałe uszkodzenia, obraca złe przypadki na swoją korzyść. Co go nie zabije, to go wzmacnia. Instynktownie tworzy ze wszystkiego, co widzi, słyszy, przeżywa, swoją sumę. Jest zasadą wybierającą, wiele rzeczy odrzuca. Zawsze jest w swoim towarzystwie, niezależnie od tego, czy obcuje z książkami, ludźmi czy pejzażami. Obdarza czcią, gdy wybiera, dopuszcza, obdarza zaufaniem. Na wszelkiego rodzaju bodźce reaguje powoli, z ową powolnością, jaką ukształtowała w nim długa przezorność i zamierzona duma. Bada zbliżający się bodziec, jest daleki od wychodzenia mu naprzeciw. Nie wierzy ani w nieszczęście, ani w winę. Potrafi uporać się ze sobą i z innymi, potrafi puścić w niepamięć. Jest wystarczająco silny, aby wszystko musiało mu wyjść na dobre.
Im wyżej się wznosimy, tym mniejszymi wydajemy się tym, którzy latać nie mogą. Chrześcijaństwo, alkohol. Dwa wielkie środki zepsucia. Perspektywa pewnej śmierci mogłaby domieszać do koktajlu życia smakowitą i pachnącą kroplę beztroski, ale wy, dziwaczne, aptekarskie dusze, uczyniliście z niej zakażoną truciznę, która całe życie czyni odpychającym. Kto ciągle bardzo się oszczędzał, w końcu wskutek tego cierpi. Niech będzie pochwalone, co czyni twardym. Nie pochwalam krainy, gdzie mleko i miód płyną. Winieneś pragnąć, abyś się spalił we własnym ogniu, bo jako odnowić się chcesz, jeśliś się wprzódy w popiół nie zmienił? Kto się sam poniża, chce być wywyższony. Wojna i męstwo zdziałały więcej wielkich rzeczy niż miłość bliźniego. Nie wasze współczucie, lecz wasza dzielność przynosiła ocalenie tym, którzy zaznali nieszczęścia. Prawdą jest, kochamy życie nie dlatego, że do życia, lecz do kochania przywykliśmy. Nie jest, że życie stokrotnie za krótkie, by w nim się nudzić? Państwem zwie się najzimniejszy ze wszystkich zimnych potworów. Państwo łże we wszystkich językach dobra i zła. Cokolwiek rzeknie, skłamie, a cokolwiek posiada, skradzione to jest. Zimny kłam głosi ono i ta oto łeż pełznie z jego ust. Ja, państwo, jestem narodem. Łeż to! Gdzie jeszcze istnieje naród, tam nie pojmuje on państwa i nienawidzi go jako złego spojrzenia i grzechu w obyczajach i prawach. Gdzie państwo się kończy, tam dopiero zaczyna się człowiek, który nie jest zbyteczny. Cały świat w to wierzy, lecz w cóż nie wierzy świat cały? Chrześcijaństwo pozbawiło nas żniwa kultury starożytnej. Później znów pozbawiło nas żniwa kultury islamu. Kobieta jest drugim błędem Boga. Kogóż najbardziej nienawidzę wśród dzisiejszej hołoty? Socjalistycznej hołoty, apostołów czandalów, którzy podkopują instynkt, ochotę, uczucie zadowolenia robotnika ze swego małego istnienia, którzy zawistnym go czynią, którzy zemsty go uczą. Krzywda nie leży nigdy w nierówności praw, leży w roszczeniu sobie równych praw. Są dnie, kiedy nawiedza mnie uczucie czarniejsze niż najczarniejsza melancholia – pogarda ludzi. Straszna to rzecz umrzeć w morzu spragnienia. Musicież waszą prawdę aż tak przesalać, by nie gasiła już nawet pragnienia? W synu staje się przekonaniem, co w ojcu jeszcze kłamstwem było. To, co było uśpione w ojcu, budzi się w jego synu i często znajduje w synu odkrywcę sekretu ojca.
Wiele trzeba mocy, by umieć żyć, wiedząc, jak bardzo życie i niesprawiedliwość są z sobą złączone. Wielu trzyma się uparcie obranej drogi, lecz tylko nieliczni dążą konsekwentnie do swego celu. W każdej religii człowiek religijny jest wyjątkiem. W niebie brak wszystkich interesujących ludzi. Zaklinam was, bracia, pozostańcie wierni ziemi i nie wierzcie tym, co wam o nadziemskich mówią nadziejach. Z wszystkiego, co kiedykolwiek napisano, lubię tylko to, co autor napisał własną krwią. Zwe chrześcijaństwo jednym wielkim przekleństwem, jednym wielkim najwnętrzniejszym zepsuciem, jednym wielkim instynktem zemsty, dla którego żaden pretekst nie jest dość jadowity, tajny, podziemny, mały. Zwe je jedną nieśmiertelną, hańbiącą plamą dla ludzkości. Żyjemy w czasach, w których kulturze grozi, że zginie od środków kultury. Wszędzie, gdzie istnieje obłęd, istnieje też ziarno mądrości i geniuszu. Wiara gór nie przenosi. Lecz owszem, góry osadza tam, gdzie żadnych nie ma. O tym poucza nas przelotne przejście się przez dom wariatów. Co było dotąd największym przeciwistnieniu zarzutem? Bóg. Gdyby wszystkie jałmużny dawane były wyłącznie z litości, wszyscy żebracy poumieraliby z głodu. Już samo słowo chrześcijaństwo jest nieporozumieniem. W istocie był tylko jeden chrześcijanin, który umarł na krzyżu. Kto porzucił Boga, ten tym twardziej obstaje przy wierze w moralność. Małżeństwa bywają nieszczęśliwe nie z braku miłości, ale z braku przyjaźni. Matką rozpusty nie jest radość, lecz brak radości. Miłość i nienawiść nie są ślepe, ale oślepione ogniem, który same w sobie noszą. Miłość to apogeum nienawiści. Najlepszy umysł niczego nie stworzy bez opętania miłością. Nauka płynąca z cierpienia, z największego cierpienia. Czyż nie wiecie, że właśnie ta nauka przyczyniła się do dotychczasowego postępu ludzkości? Nie ma w świecie dość miłości i dobroci, aby wolno było z nich ofiarowywać coś urojonym istotom. Obłęd u jednostki jest czymś rzadkim, ale u grup, stronnictw, ludów i epok regułą. Ogół łatwo myli tego, co łowi w mętnej wodzie, z tym, kto czerpie z głębi. Równość jest znamieniem upadku. Szczęście jest kobietą.
Kiedy widzisz, że zwycięża prawda, zawsze pytaj, jakie potężne kłamstwo za nią walczyło. Kobieta ta jest piękna i mądra. Ach, o ile mądrzejsza by się stała, gdyby nie była piękna. Istnieją kobiety, które jakkolwiek by się szukało, nie mają wnętrza, lecz są jedynie maskami. Dokąd sięgają Niemcy, psują kulturę. Bóg chrześcijański jest tak absurdalnym Bogiem, że powinien zostać zniesiony, nawet jeśli istnieje. Bracie, raz to sobie zapamiętaj, mało rób, a dużo stękaj. Chciałbym, żeby zaczęto od szanowania siebie. Wszystko inne wypływa z tego. Ileż krwi i zgrozy leży na dnie wszystkich dobrych rzeczy. Powołaniem największych jest poznać ryzyko i niebezpieczeństwo i grać w kości ze śmiercią. Nauczyć się czegoś od swych wrogów jest najlepszą drogą, aby ich polubić. Zbiorowe zwyrodnienie człowieka aż do tego, co dzisiejszym matołkom i kpom socjalistycznym zda się ich człowiekiem przyszłości, jest ich ideałem. Zwyrodnienie to i umniejszenie człowieka do rzędu zupełnego zwierzęcia stadnego lub, jak powiadają oni, do rzędu członka wolnego społeczeństwa, zezwierzęcenie człowieka do karłowatości równych praw i uroszczeń jest możliwe, to nie ulega wątpliwości. Ludzie, którym życie codzienne wydaje się za próżne i za monotonne, łatwo stają się religijnymi. To jest zrozumiałe i do wybaczenia, tylko nie mają żadnego prawa wymagać religijności od tych, którym życie codzienne nie upływa pusto i monotonnie. Co jest dobre? Wszystko, co zwiększa w człowieku poczucie mocy. Co jest liche? Wszystko, co pochodzi ze słabości. Niech zginą słabi i nieudatni. Pierwsza teza naszej miłości człowieka. I należy im w tym jeszcze dopomóc. Co jest szkodliwsze niż jakikolwiek występek? Aktywne współcierpienie z wszystkimi nieudatnymi i słabymi. Wszystko, co robimy z miłości, odbywa się poza dobrem i złem. Zaratustra dotknął drzewa, przy którym spoczywał młodzieniec i tak rzekł: gdybym chciał oburącz potrząsnąć tym drzewem, nie potrafiłbym tego uczynić. Ale wiatr, którego nie widzimy, dręczy je i gnie, w którą chce stronę. Najgorzej dręczą nas i gną niewidzialne ręce. Najpoważniejszym sposobem zdeprawowania młodzieńca jest nauczyć go wyżej cenić tych, którzy myślą tak jak on, niż tych, którzy mają odmienne poglądy. Dziękuję niebu, że we wszystkich swoich instynktach pozostałem Polakiem. Erich Fromm. Człowiek szuka dramatu i ekscytacji. Kiedy nie może uzyskać satysfakcji na wyższym poziomie, tworzy dla samego siebie dramat zniszczenia.
Jeśli jestem tym, co posiadam i to stracę, czym wówczas będę? Chciałbym powiedzieć, że wielce osobliwym i paradoksalnym zjawiskiem jest fakt, że ostatnie 400 lat od końca średniowiecza to stulecia strachu, a świat nigdy nie był tak bezpieczny jak obecnie. Ale nigdy na świecie nie było takiej niepewności jak obecnie. Niepewności zarówno indywidualnej, jak i emocjonalnej, ale zarazem bardzo realnej, ponieważ człowiek nigdy nie żył całymi latami w poczuciu bezpośredniego zagrożenia życia, które mogło zostać zniszczone w każdej chwili. Ze snu o byciu niezależnym panem własnego życia budzimy się ze świadomością, że wszyscy staliśmy się kółkami w biurokratycznej maszynie, wraz z naszymi myślami, uczuciami, gustami, poddanymi manipulacji przez rząd, przemysł oraz środki masowej komunikacji, które kontrolują nasze myśli. Dojrzała miłość jest zjednoczeniem, w którym zachowana zostaje integralność człowieka, jego indywidualność. Miłość jest aktywną siłą w człowieku. W miłości urzeczywistnia się paradoks, że dwie istoty stają się jedną, pozostając mimo to dwiema istotami. Każda ludzka istota jest bohaterem dramatu. Patrząc z boku, w pewnym sensie nawet najbardziej banalna osoba jest niezmiernie interesująca, gdy ujrzymy ją w pełni jako tę właśnie osobę, jako tę właśnie żyjącą istotę, która została wrzucona w ten świat w miejscu nie przez nią wybranym i obcym, torującą sobie drogę wśród różnych przeszkód. Dzisiaj odpowiedzialność pojmuje się często jako coś narzuconego z zewnątrz, natomiast odpowiedzialność w swym prawdziwym znaczeniu jest aktem całkowicie dobrowolnym. Jest moją potrzebą zaspokojenia wyrażonych i niewyrażonych potrzeb drugiej istoty ludzkiej. Być odpowiedzialnym znaczy być zdolnym i gotowym do odpowiadania na ten apel. Jednostki żyją w społeczeństwie, które dostarcza im gotowych wzorców mających nadać sens ich życiu. W naszym społeczeństwie na przykład powiada im się, że należy odnosić sukcesy, że trzeba zdobywać chleb, założyć rodzinę, być dobrym obywatelem, konsumować dobra i przyjemności, a wszystko to uczyni ich życie wartościowym. Aczkolwiek wobec większości ludzi propozycje te okazują się skuteczne na poziomie świadomości. Nie udaje im się wytworzyć prawdziwego poczucia sensowności. Nie starcza tego, żeby zastąpić brakujące centrum ich jaźni. Proponowane wzorce szybko ukazują swoją słabość i ze wzrastającą częstotliwością zawodzą. Trudno się spodziewać, abyśmy wszyscy byli naukowcami, lecz tak jesteśmy ukonstytuowani przez naturę, że wszyscy możemy być artystami. Wprawdzie nie artystami specjalnego rodzaju, takimi jak malarze, rzeźbiarze, muzycy, poeci i tym podobni, ale artystami życia. Aby móc przeżywać miłość, trzeba móc doświadczać własnej odrębności. Psychologia jako nauka ma swoje granice i tak samo jak logiczną konsekwencją teologii jest mistycyzm, tak samo ostateczną konsekwencją psychologii jest miłość. Przyjemność i dreszcz wiodą do smutku, który pojawia się po osiągnięciu tak zwanego szczytu. Przyjemność została przeżyta, jednak naczynie duszy nie powiększyło objętości.
używamy słów po to, aby wypełnić luki, pustkę wewnątrz nas samych i podczas komunikowania się z kimś innym. Optymizm jest wyalienowaną postacią wiary, pesymizm wyalienowaną postacią rozpaczy. To, co ludzie myślą i czują, zakorzenione jest w ich charakterze. Natomiast charakter kształtowany jest przez całokształt ich życiowej praktyki, a mówiąc bardziej precyzyjnie, przez socjoekonomiczną i polityczną strukturę społeczeństwa, w którym żyją. A nic nie jest tak jałowe i pozbawione życia, nic nie jest tak bezczelnie kłamliwe i destruktywne, jak mdłe uśmiechy z plakatów i bezmyślne zadowolenie tygodników, które zapewniają nas, że jesteśmy bezgranicznie szczęśliwi. Jeżeli nasze zachowanie uznają za aspołeczne lub irracjonalne, niech i tak będzie. Najbardziej gniewa ich nasze poczucie wolności i nasza odwaga bycia sobą. Sprzeczność jest kategorią umysłu człowieka, a nie samoistnym elementem rzeczywistości. W całym przepychu kultury, w jakiej żyjemy, przy olbrzymim bogactwie książek, dokonań naukowych i wielu innych, człowiek przeciętny żyje, jak gdyby to wszystko nie istniało. Jak gdyby otaczał go pusty świat, w którym nie dzieje się nic ważnego. Nie ma w nim nic naprawdę ciekawego, oprócz wyłącznie małych, osobistych spraw. Ktoś może nie chcieć czytać nic tradycyjnego, ponieważ uważa, że musi wszystko odkryć samodzielnie. Sądzę, że jest to bardzo niemądry i obskurancki punkt widzenia, ponieważ możliwość zastąpienia wszystkich wielkich umysłów jednym własnym umysłem dowodzi głębokiego niezrozumienia istoty poznania. Celem naszego życia nie powinno być posiadanie bogactw, lecz bogactwo bycia. Poszerzenie świadomości siebie samego, przekroczenie tej świadomości oraz rozświetlenie sfery nieświadomości społecznej pozwoli człowiekowi na odkrycie w sobie wszystkich aspektów natury ludzkiej. Odczuje on, iż jest zarazem grzesznikiem i świętym, dzieckiem i dorosłym, zdrowym na duchu człowiekiem i osobą obłąkaną, człowiekiem przeszłości i stworzeniem przyszłości. Postrzeże on, iż mieści w sobie wszystko to, czym była ludzkość i wszystko to, czym stanie się ona w przyszłości. Najgłębszą potrzebą człowieka jest przezwyciężenie swego odosobnienia, opuszczenie więzienia samotności. Całkowite niepowodzenie w osiągnięciu tego celu prowadzi do obłędu, jako że paniczny lęk przed zupełną izolacją można przezwyciężyć jedynie przez radykalne wycofanie się ze świata zewnętrznego, aż znika uczucie osamotnienia. Ponieważ świat zewnętrzny, z którego człowiek się wyobcował, przestaje istnieć. Jeśli nie wystarcza sama rutyna pracy, człowiek pokonuje swoją nieuświadomioną rozpacz przy pomocy rutyny rozrywek, biernego konsumowania dźwięków i obrazów, jakie stawia mu do dyspozycji przemysł rozrywkowy. Jesteśmy teraz wyznawcami nauki i uczyniliśmy twierdzenie naukowe substytutem dawnych dogmatów religijnych. Podejście naukowe wcale nie jest dla nas wyrazem owej pokory czy obiektywizmu, ale po prostu sformułowaniem kolejnego dogmatu. Kiedy doświadcza się miłości na sposób mieć,
Wtedy pociąga to za sobą usiłowania ograniczenia, uwięzienia i kontrolowania przedmiotu miłości. Taka miłość dławi, wyjaławia, dusi, zabija, zamiast obdarzać życiem. Jeśli nie wiesz, dlaczego jesteś tym, kim jesteś, to nigdy się nie dowiesz, kim jesteś rzeczywiście. Czasami zastanawiam się, czy w tych czasach człowiek musi zwariować, żeby coś poczuć. Stajemy twarzą w twarz ze sprzecznościami naszego istnienia i musimy znaleźć w życiu jakiś sens. Nie możemy tak po prostu żyć, tylko jedząc i pijąc, nie pojmując sensu życia. Sen, którego nie objaśnimy, jest jak list, którego nie czytamy. Brzmi to jak paradoks, ale umiejętność przebywania samotnie jest warunkiem zdolności kochania. Człowiek pod wpływem lektury zaczyna kształtować swoje własne przekonania. Czytanie pozwala rozbudować świat wartości, wybierać kierunki, w jakich chcemy podążać w naszym życiu. Ayn Rand. Każda sprawa ma dwa końce. Jeden jest słuszny, a drugi niesłuszny. To, co po środku, jest jednak zawsze złe. Wy istniejecie po to, by uniknąć kary. My po to, by zdobywać nagrody. Człowiek uczciwy to taki, który wie, że nie może skonsumować więcej, niż wytworzył. Charakterystyczną cechą mentalności stadnej jest bezmyślne, niemal instynktowne traktowanie ludzkiego życia jako nawozu, paliwa czy środka dla różnych planów społecznych. Człowiek jest jedynym żyjącym gatunkiem, mającym moc działania na swoją zgubę. I tak też działał w przeważającym okresie swej historii. Idee kończą się tam, gdzie zaczyna się przemoc. Tylko ci, którzy uważają seks i siebie samych za złych, są zdolni do uprawiania go z byle kim i byle jak. Prawa człowieka nie wynikają z przynależności do grupy i nie może istnieć ani w prawie, ani w moralności działanie zabronione jednostce, a dozwolone tłumowi. Zdolność do niezmąconej radości nie jest udziałem nieodpowiedzialnych głupców. Niezłomny spokój ducha nie jest osiągnięciem ludzi pozbawionych celu. Zdolność do takiego śmiechu jest końcowym wynikiem najgłębszego, najwznioślejszego myślenia. Nie ma niewinnych kłamstw. Jest tylko najpotworniejsza destrukcja, a niewinne kłamstwa najwierniej jej służą. Nie lubię ludzi, którzy mówią lub myślą w kategoriach zdobywania czyjegoś zaufania. Jeśli czyjeś działania są uczciwe, nie potrzebuję zawczasu zaufania innych, jedynie ich racjonalnego postrzegania. Osoba, która pragnie tego rodzaju moralnego czeku in blanco, ma nieuczciwe zamiary, niezależnie od tego, czy przyznaje się przed sobą do tego, czy nie.
Nie zamierzam przepraszać za swój talent, za swój sukces, ani za swoje pieniądze. W każdym momencie swego życia macie wolny wybór. Możecie myśleć lub uchylać się od myślenia. Wynalazca to człowiek, który pyta wszechświat dlaczego i nie pozwala, by cokolwiek stanęło między odpowiedzią a jego umysłem. Nie może być kompromisu między wolnością a nadzorem ze strony rządu. Zgoda choćby na niewielki nadzór jest rezygnacją z zasady niezbywalnych praw jednostki i podstawieniem na jej miejsce zasady nieograniczonej, arbitralnej władzy rządu. Moralność, która ośmiela się nakazywać wam znajdywanie szczęścia w wyrzeczeniu się go, każe wychwalać klęskę swoich wartości. Jest bezczelną negacją moralności. Zbudujemy system polityczny oparty na pojedynczej przesłance moralnej. Żaden człowiek nie może uzyskiwać od innych żadnych wartości, uciekając się do siły fizycznej. Nie masz obowiązków wobec nikogo, z wyjątkiem siebie. Jeśli tak zwane społeczeństwo uważa, że jego dobro wymaga ofiar, mogę tylko powiedzieć: do diabła ze społeczeństwem. Ja nie wezmę w tym udziału. Duma to rzetelna reakcja na możliwość osiągnięcia założonych wartości. To przyjemność, jaką czerpie się ze swej skuteczności. I to mistycy uznają za zło. Każda duża czy mała grupa, bądź kolektyw, jest jedynie pewną liczbą jednostek. Grupa nie może mieć uprawnień innych niż prawa poszczególnych jej członków. Moralność dotyczy jedynie takich sytuacji, kiedy człowiek może wybierać. Prawo do życia jest źródłem wszystkich praw człowieka. Prawo własności zaś umożliwia ich realizację. Bez prawa własności inne prawa byłyby nierealne. Nie może być kompromisu w dziedzinie zasad podstawowych ani spraw fundamentalnych. Cóż moglibyście uznać za kompromis między życiem a śmiercią? Irracjonalność to odrzucenie instrumentów przetrwania i dlatego oznacza angażowanie się w postępowanie unicestwiające. To, co jest przeciw umysłowi, jest także przeciw życiu samemu. Społeczeństwo nie jest bytem istniejącym realnie, jako że jest ono po prostu pewną liczbą pojedynczych osób. A zatem, jeżeli ktoś twierdzi lub sugeruje, że istnieje konflikt między interesem społecznym a interesem osób prywatnych, oznacza to tylko, że interesy niektórych ludzi mają być poświęcone w imię interesów i zachcianek innych ludzi. To nie jest tak, że nie cierpię. Wiem tylko, jak nieistotne jest cierpienie. Wiem, że ból trzeba pokonać i odrzucić, a nie akceptować jako część swojej duszy i wieczną bliznę na swojej wizji życia. Jak przez mgłę przypomniał sobie kazania o tym, jak pięknie jest składać siebie w ofierze,
jak szlachetnie oddawać innym to, co najbardziej się kocha. Nie znał się na etyce, ale nagle zrozumiał, nie w formie słów, lecz mrocznego, gniewnego, zwierzęcego bólu, że jeśli na tym polega szlachetność, nie chce mieć w niej udziału. Wykup swój umysł z lombardu autorytetów. Przez wieki bitwa o moralność toczyła się pomiędzy tymi, którzy twierdzili, że życie należy do Boga, i tymi, którzy twierdzili, że należy do sąsiadów. Pomiędzy orędownikami doktryny, że dobro polega na poświęceniu się na rzecz duchów w niebie, i orędownikami doktryny, że dobro polega na poświęceniu się na rzecz miernot na ziemi. Nie pojawił się nikt, kto by powiedział, że życie należy do was i że dobro polega na przeżywaniu go. W żadnym wypadku i w żadnej sytuacji nie wolno milczeć, gdy inni atakują czy potępiają nasze własne wartości. Wiedza jest warunkiem przetrwania każdego organizmu posiadającego świadomość. Dla żywej świadomości każde jest implikuje powinno. Człowiek może chcieć nie być świadomym, ale nie może uciec od kary wynikającej z nieświadomości, destrukcji. Ludzie sądzą, że kłamca odnosi zwycięstwo nad ofiarą. Ja jednak nauczyłem się, że kłamstwo jest sprzeniewierzeniem się samemu sobie, bo rezygnuje się z własnej rzeczywistości na rzecz człowieka, którego się okłamuje, czyniąc go swoim panem i skazując się od tego momentu na udawanie takiej rzeczywistości, jakiej domagają się jego poglądy. I jeśli dzięki kłamstwu osiąga się doraźny cel, płaci się potem cenę niszczącą to, czemu owa zdobycz miała służyć. Człowiek, który okłamuje świat, jest od tej pory niewolnikiem świata. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Obejrzyj inspirujące i wzruszające cytaty z Małego Księcia.